Witajcie kochani. Dzisiaj wyruszamy do lasu. Będziemy zajmowali się naszymi kapeluszami, które znajdziemy w lesie, czyli idziemy na grzybobranie. Grzyby należą do ciekawej grupy, w tym sensie, że mamy królestwo zwierząt, królestwo roślin, a grzyby nie należą ani do jednego, ani do drugiego, stanowią oddzielne królestwo grzybów. To nie wiem, jak to nazwać, istoty, twory, które no oczywiście wyrastają na kształt roślin, wytwarzają to, co my nazywamy grzybami, a co jest owocnikiem, czyli w rzeczywistości to odpowiada tak jakby jabłuszko na jabłoni, a cały właściwy grzyb znajduje się pod ziemią, czyli to, co nazywamy grzybnią, czyli to te korzenie. Potem powstają te owocniki, i z nich wysypują się ich nasiona, czyli zarodniki, z których znowu powstają kolejne grzyby. Tam one się łączą, chodzi o wymianę genów. To dosyć takie skomplikowane, ale z naszego punktu widzenia właściwie ważne jest to, że nie są to ani rośliny, ani zwierzęta. No, aczkolwiek oczywiście, jeżeli człowiek na to patrzy, no to jeżeli pomyśli, że to jest rodzaj rośliny, to też wielkiego błędu nie zrobi, no bo właściwie co za różnica, to dla naukowców jest ważne, a nie dla przeciętnego Kowalskiego. Na początku widzieliśmy kanie, te takie pojedyncze grzyby o kremowym kolorze, bardzo smaczne wiosenne grzyby, i właśnie spotkanie pierwszego osobnika zainspirowało mnie do tego, aby wyjść do lasu, zabrać syna, wiaderko i udaliśmy się w leśne ostępy. O dziwo spotkaliśmy opieńki, mimo że jest dopiero początek sierpnia. No to opieńki już widać, że mają się dobrze. Byłem zdziwiony, bo są to grzyby, które zwykle zbierałem jesienią, ale tym razem było ich sporo. I to widać, że takie nie tylko świeżutko wyrośnięte, ale już takie niektóre skapciałe, przerośnięte. Także no, zbieramy opieńki. Opieńków jest generalnie 5 rodzajów, ale są podobne i chociaż podobno trafiają się jakieś, które mogą powodować zatrucia, no to ja nie spotkałem się z nikim, kto by tego doświadczył. Niestety grzyby zbierają co roku swoje żniwo w postaci śmiertelnych ofiar. No i dobrze jest znać grzyby, a nie pokładać nadzieję i ufność w jakichś takich domowych sposobach typu do gotujących się grzybów wkładamy srebrną łyżeczkę, jak ściemnieje, to był tam trujący. Albo zbieramy tylko grzyby, które są nadgryzione przez ślimaki, no bo skoro ślimakom nie szkodzi, to i nam też nie. No, okazuje się, że nieprawda, bo grzyby śmiertelnie trujące dla ludzi są zjadane przez ślimaki i ślimakom to w ogóle nie szkodzi, natomiast ludziom jak najbardziej. Tutaj widzimy sobie maślaczka, który wyrósł w lesie liściastym, aczkolwiek no są pośród tego lasu również jakieś tam sosny, inne drzewa iglaste, więc nie było problemu. Mógł sobie tu rosnąć. Grzyby często wchodzą w tak zwaną mikoryzę z roślinami, często z drzewami. Chodzi o to, że one przyswajają pewne substancje, które nie są dostępne normalnie dla roślin, a na skutek przerobienia ich przez grzyby z innych substancji stają się dostępne dla roślin. Z kolei grzyby korzystają od roślin z pewnych produktów przemiany materii. Jest to ogólna taka współpraca. Oczywiście są też grzyby pasożytnicze, no ale to już tam mniejsza o to. Tu widzimy gołąbki. Ja gołąbków nie znam. Jest ich podobno około 250 rodzajów. Niektóre są smaczne i jadalne, inne gorzkie, niejadalne. No ja ich nie znam, więc nie zbieram. Po prostu tam osoby, które uczyły mnie znajomości grzybów, też ich nie znały. A na tyle zmienna grupa, że no, nigdy nie zwróciłem uwagi na to, żeby poznać bliżej je i zbierać. Tutaj widzimy z kolei już podgrzybki, które no, są takim znanym, popularnym, smacznym grzybem jadalnym. Niestety często są bardzo robaczywe, jak widzicie, no, ten jest przeżarty po prostu przez robale. No ale tak to jest, wszystko ma swojego zjadacza i zostawiamy takiego grzybka, niech sobie tam robaczki na nim pożerują.
Grzyby mają pewną ciekawą funkcję w przyrodzie. Otóż rozkładają wraz z bakteriami substancje organiczne, które są często niedostępne, niezjadliwe dla innych żywych organizmów. Rozkładają liście, drewno, wiele substancji odnaleziono, wyselekcjonowano albo wyhodowano genetycznie nieco modyfikowane grzyby, które potrafią nawet jakieś plastiki przerabiać na swoją tkankę i to taką, którą człowiek może spokojnie zjeść. Na przykład jest jakiś rodzaj boczniaka, który składa zużyte pieluchy, ale wiecie, te tworzywa, te jakieś granulaty w środku i tak dalej, nie tylko to, co dziecko w pieluchę nakasztaniło, ale właśnie samą pieluchę. A pieluchy są występują w krajach cywilizowanych w bardzo dużych ilościach, no i stanowią problem, bo to jest trudne do utylizacji. Nie można tego, nie wiem, przerobić na butelki PET do wody, bo są zanieczyszczone organicznie, a z drugiej strony dużo tam tworzyw sztucznych i są trudne właśnie do zutylizowania. No a tu okazuje się, że grzyby potrafią to przerobić na swoją masę owocnikową. Grzyby głównie składają się te owocniki z chityny, to jest rodzaj cukrów i niespecjalnie to jest przyswajane przez organizm ludzki. Na przykład pancerzyki chrząszczy też są z chityny. No, pewnie jest kilka rodzajów tej chityny, to jest bardzo trwały materiał. I grzyby głównie mają walory smakowe, trochę soli mineralnych, no ale nie dostarczają wielu takich składników odżywczych, żeby się na tym jakoś mocno utuczyć i tak dalej. I co ciekawe, w jednych kuchniach w różnych krajach są popularne, lubiane i stosowane od wieków, a w innych w ogóle się ich nie używa. Na przykład w Indiach uważa się za kupę ziemi, to. No i trudno, żeby coś takiego było jadane, skoro no to są jak gdyby odchody matki ziemi. Tu widzimy piękne podgrzybki brązowe, Xerocomus badius, bardzo smaczny, fajny grzybek jadalny, fajnie znaleźć sobie taką rodzinkę, bo one zwykle występują po kilka, no dlatego, że grzybnia rozrasta się pod powierzchnią ziemi, ściółki, no i tam, gdzie może, no to wypuszcza te owocniki i rozsiewa zarodniki. Tutaj jakieś mleczaje chyba, albo chrząstki. Nie znalazłem, co to za grzyby, natomiast no, pamiętam, że te to nie były jadalne. Grzybów takich mocno trujących jest niewiele i zwykle spotykamy parę takich gatunków niebezpiecznych. Większość z nich nie truje nas śmiertelnie, natomiast co roku zbierają grzyby swoje żniwo w postaci osób zabitych, otrutych. I niestety zatrucia przez grzyby są bardzo trudne do leczenia, bo jeżeli zjedliśmy sporo tego grzyba i minął dłuższy czas, a często pierwsze objawy występują niestety po dłuższym czasie, no to nie mamy już szans. To jest muchomor sromotnikowy. On zbiera największe żniwo, przynajmniej oficjalnie, wśród grzybich zabójców w ciągu roku. Mylą go podobno ludzie z kanią, co jest dziwne, jeżeli przewiniecie sobie do początku kani, filmu na kanie, bo jest zupełnie inny. Natomiast podobno myli się go z zielonkami, co też jest trudne moim zdaniem do zrobienia, i z gołąbkami, oczywiście młodymi formami. No to już jest łatwiejsze, mogę zrozumieć. Zasada jest prosta. Znamy jakąś grupę grzybów i tylko te zbieramy. Nie zbieramy grzyba, choćby był minimalny cień szansy, że to nie jest ten grzyb, który jest jadalny. Po prostu nie warto ryzykować i nie ma sensu. Na pienkach często rośnie maślanka wiązkowa, śmiertelnie trujący grzyb. O właśnie, z jednej strony widzi się opieńki te większe, a z drugiej maślanka wiązkowa będzie tam gdzieś jeszcze, która jest też śmiertelna. Niestety grzyby niektóre potrafią uszkadzać nerki i pierwsze objawy zatrucia pojawiają się po tygodniu na przykład. I wtedy często nie było to definiowane jako zatrucie grzybami. Człowiek szybko umierał, dosyć zresztą w bolesnych okolicznościach, a przypisywano to jakiemuś atakowi nerek, jakiegoś nieżytowi, tam coś tam.
I co ciekawe, niektóre z tych grzybów uchodzą za jadalne. Niektóre mają takie trucizny, które nie są zbyt mocne, ale kumulują się na przykład w wątrobie i przez lata jemy jakiś grzyb, powiedzmy zbieramy go w niewielkich ilościach i dopiero w którymś roku, na przykład tam 10 czy 15 naszego spożywania, ta trucizna nie jest usuwana z organizmu, następuje zatrucie i śmierć. Także grzyby zbieramy tylko te, które znamy. Jeżeli ktoś nie zna grzybów, to albo niech poszuka, dowie się, poprosi kogoś, kto zna się na grzybach, naprawdę dobrze pokaże mu tych kilka podstawowych grzybów. Nie wydziwiamy, nie zbieramy jakichś wątpliwych, nie zbieramy też takich skapciałych, starych grzybów. O, widzicie, tutaj nie są pinki, tylko właśnie ta zabójcza maślanka wiązkowa. Nieco podobna do pięki, no ale jeżeli zestawimy ją z opieką, to oczywiście inna. A tu jakieś huby, które rozkładają drewno. Także z grzybami ostrożnie. Ale jak mówiłem, grzyby mają ważną funkcję w środowisku, bo po pierwsze rozkładają martwą materię organiczną, rozkładają ją na substancje proste, dzięki czemu rośliny mogą je ponownie przyswajać i budować swoją tkankę. Bez roślin nie byłoby życia zwierząt, no bo w tej czy innej formie każde zwierzę opiera się na produkcji roślinnej, bo my nie możemy zjeść, nie wiem, kredy, wapna, nie wiem, tam wody i z tego syntezować naszych ciał. Potrzebujemy roślin, które z prostych substancji syntezują bardziej złożone. My zjadamy rośliny, czy tam na przykład krówka zjada rośliny, potem my zjadamy krówkę. Nas zjadają robaczki, robaczki zdychają, są rozkładane przez grzyby i pleśnie, bakterie, no pleśnie to też grzyby. No i cykl się zamyka, kręci się koło życia. Ale mało kto wie, że grzyby produkują dwutlenek węgla. I te wszystkie takie opowieści o tym efekcie cieplarnianym, ile to ludzie naprodukowali, dwutlenku węgla, ble, 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 i oczywiście trzeba za to zapłacić. No więc płacimy jakąś kasę tak naprawdę komuś za emisję dwutlenku węgla. Wyobraźcie sobie, że grzyby produkują tyle dwutlenku węgla, że gdyby przestały go produkować, to w ciągu 40 lat stężenie tlenu na świecie tak bardzo by wzrosło, że jeden piorun podpaliłby po prostu całe kontynenty i spłonęłoby to wszystko w gigantycznym pożarze, no bo w czystym tlenie to wszystko się właściwie pali. Więc bez grzybów i bakterii to byśmy po prostu zginęli na skutek przetlenienia i pożarów, tak? Zresztą człowiek na dłuższą metę nie może tam bardzo czystym tlenem oddychać, bo po prostu uszkadza to płuca, tkanki. Jakiś czas możesz oczywiście oddychać tlenem, nie wiem, tam w klinice czy gdzieś tam, ale gdybyś oddychał czystym tlenem, to zmienia zupełnie sposób spalania komórkowego na poziomie komórkowym i byłoby to szkodliwe. Tutaj widzicie parę takich. O, tutaj znalazłem, tego grzyba nie wyrywałem, on jest jakimś tam właśnie z mleczai, bym powiedział, natomiast jest grzybem, z tego co wiem, niejadalnym, produkuje takie, widzicie, białe mleczko, no i stąd tam nazwy jakieś tam są, mleczai ryc na przykład, ale no ryc akurat jest jeden. Tu widzimy jakiegoś muchomora, ponieważ jest bardzo młody, więc nie byłem w stanie ustalić co to, a obok są mleczaje chrząstki, też niejadalne grzyby o gorzkim smaku. W pierwszej chwili myślałem, że tamten to był młody właśnie egzemplarz tego gatunku, ale raczej nie, to jakiś muchomor. Często rosną grzyby koło siebie, te grzybnie się splatają. No, grzyby oczywiście lubią raczej teren taki wilgotny, ale potrafią rosnąć oczywiście różne grzyby w bardzo różnych miejscach, czasem wiosną na jakichś piachach. No, naprawdę potrafią zadziwiać człowieka. Są organizmami, które... A tu mamy kureczki. Tak naprawdę to się nazywa pieprzniak jadalny, smaczny grzyb jadalny, ale na przykład surowy list, taki lekko, nie trujący, ale szkodliwy. Co ciekawe, no tutaj na filmie nie mam, ale na przykład są takie grzyby, które są jadalne, można je zjeść, smażyć, ugotować, zjeść, nic się nie dzieje, ale jeżeli wypijemy alkohol po zjedzeniu tego grzyba, to substancje, które spożyliśmy w tym grzybie, wchodzą w reakcję krzyżową z alkoholem i powodują zatrucie,
Na szczęście takie, które objawia się no jakimś tam podrażnieniem skóry, czerwonymi plamami i po 2-3 dniach to znika. Grzyb się nazywa czernidłak kołpakowaty, przypomina kanie i on sam ulega rozkładowi na skutek enzymów zawartych we własnym organizmie od dołu, tak ciemnieje. A tu ulubiona zabawa dzieci, purchaweczki, te są już zeszłoroczne. I to, co widzicie, ten dymek taki, to nie jest niszczenie grzyba, tylko pomagamy mu się rozsiać. On przy drodze, jak widzieliście, tych purchawek jest sporo, bo wysypują się z nich zarodniki, które no potem dają początek nowym grzybom, czyli pomagamy rozsiewać się tym grzybom. W Polsce rośnie coś takiego jak purchawica olbrzymia, która potrafi mieć 20 kg, no i zarodniki rozsypuje w bilionach. Po prostu jakieś kosmiczne wartości. O grzybach można by oczywiście opowiadać nieomalże w nieskończoność, bo to bardzo fajny temat, bardzo ciekawe organizmy, bardzo różnorodne. W Polsce jest parę tysięcy gatunków grzybów. Niektóre nawet są prawdopodobnie niesklasyfikowane jeszcze, no co wydawałoby się w świecie tak zcywilizowanym i zbadanym jak Polska trudne do uwierzenia. No nie wiem zresztą, czy to prawda. Niektóre występują bardzo rzadko, sporadycznie, inne są jakieś napływowe. Są grzyby pasożytnicze, które na jakichś poczwarkach występują. No naprawdę, na pewno jeszcze nie raz wrócę do tych organizmów, bo to ciekawy świat i można o nim opowiadać godzinami. No a tu, jak widzicie, grupa grzybów, która trafi do mojej spiżarni. Jajeczniczka była pyszna, a reszta do zamrażarki. Dziękuję ślicznie, zapraszam na kolejne filmiki. Pa, trzymajcie się, kochani.